Możemy zaczynać? Dzień dobry. Są małe, zwinne, ekonomiczne i ergonomiczne. Gdańska flota staje się coraz bardziej przyjazna środowisku. Dziś spotykamy się na prezentacji trzech nowych autobusów typu mini marki Kasan Jet Electric, zasilanych energią elektryczną. Nowe pojazdy przeznaczone będą do obsługi komunikacji obszarów starego i głównego miasta. O ekologicznej polityce miasta, transporcie zeroemisyjnym, wyposażeniu busów, ich parametrach oraz wznowieniu trasy linii 100 opowiedzą zgromadzeni goście. Witam panią Aleksandrę Dulkiewicz, prezydent miasta, pana Piotra Borawskiego, zastępcę prezydenta do spraw przedsiębiorczości i ochrony klimatu, wszystkich radnych miasta z przewodniczącą Agnieszką Owczarczak na czele i szefami klubów Beatą Dunajewską, przewodniczącą klubu Wszystko dla Gdańska, Cezarego Śpiewaka Dowbora, przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej, Maciej Lisicki, prezes Gajd, Jerzy Wiatr, wiceprezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów, Sebastian Ząkowski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego i Tomasz Terefenko, przedstawiciel firmy MMI, dystrybutora marki Karsan. O głos poproszę panią prezydent. Dzień dobry państwu. Konsekwentnie co jakiś czas zapraszamy was po to, żeby pokazać, co robimy w trosce o solidarność z przyszłymi pokoleniami, o zielony i nisko lub zeroemisyjny transport. Ledwie 2 tygodnie temu zaprosiliśmy państwa na podpisanie umowy na dostawę autobusów większych niż te, które stoją za naszymi plecami. Na nie czekamy, dojadą 18 autobusów w przyszłym roku. Natomiast dzisiaj na ulicach Gdańska, najpierw przy siedzibie Rady Miasta, naszego lokalnego parlamentu, witamy 3 mini autobusy elektryczne, które będą już lada dzień poruszać się po ulicach miasta. Przede wszystkim będą jeździć na trasie linii 100, obsługującej stare i główne miasto, oraz na linii 195, obsługującej niedalekie wzgórze Mickiewicza. Co bardzo ważne, to konsekwentna realizacja polityki, w której obiecaliśmy państwu rok temu, że nie będziemy już więcej kupować autobusów napędzanych na paliwa wysokoemisyjne. Dlatego też krok po kroku nasza flota będzie się zmieniać w trosce o zdrowie i życie przyszłych pokoleń, ale także o komfort pasażerów. Co bardzo ważne, te autobusy są bardzo, bardzo bezpieczne. Mają wszystkie najnowocześniejsze systemy kontroli jazdy, co też istotne w przypadku takich obszarów właśnie jak stare i główne miasto, gdzie mamy do czynienia z dosyć intensywnym ruchem pieszym czy ruchem rowerzystów. Właśnie takie systemy kontroli jazdy i ochrony przed kolizją z innymi uczestnikami ruchu są bardzo, bardzo istotne. Nas, podatników miasta Gdańska, wszystkich tych, którzy płacą podatki w naszym mieście, ten zakup kosztował 5 milionów złotych. I niebawem, w przyszłym roku, tak jak powiedziałam, czekamy na już większe autobusy, które zarówno krótsze, jak i przegubowe, które wyjadą także na trasy w naszym mieście. Dziękuję pani prezydent. Zapraszam pana prezydenta Piotra Borawskiego. Dzień dobry państwu. Troszeczkę wyżej, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tak jak wspomniała pani prezydent, nowe autobusy będą jeździć przede wszystkim na śródmiejskiej linii 100. W momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia i zawiesiliśmy jej działalność, wtedy pojawił się właśnie pomysł, żeby to dzięki tej linii, żeby przeprowadzić właśnie taki trochę pilotaż elektromobilności w naszym mieście, żeby od tej linii rozpocząć naszą przygodę z elektromobilnością. Dzisiaj mamy przyjemność przed państwem, przed całym miastem pokazać, że są te 3 autobusy, które 2 z nich rzeczywiście będą jeździły na linii 100. Linia 100, którą oczywiście wznowimy w Śródmieściu, 11 przystanków, niemal 4 kilometry trasy po wąskich ulicach Śródmieścia, Starego i Głównego
miasta. Oczywiście ta mapa będzie także zaprezentowana w komunikacie prasowym, także żeby dotarła do wszystkich pasażerów. Chcielibyśmy od 5 września wznowić jej funkcjonowanie z bardzo dobrą częstotliwością, co 20 minut w szczycie, tak żeby przez kolejne miesiące zobaczyć, w jaki sposób pasażerowie zareagują na jej funkcjonowanie. Chcemy, żeby ona rzeczywiście po tym Śródmieściu często jeździła dzięki tym nowym pojazdom. Bardzo się cieszę, że to właśnie na tej linii rozpoczniemy naszą przygodę z elektromobilnością w naszym mieście, chociaż czekamy oczywiście także na te większe pojazdy, które w przyszłym roku dotrą do naszego miasta i będą jeździć właściwie na większości linii w naszym mieście. Tak jak pani prezydent powiedziała, zmieniamy naszą komunikację na komunikację nisko- i zeroemisyjną i dzisiaj jest tego pierwszy akcent. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos poproszę przedstawiciela klubu Wszystko dla Gdańska, Bogdana Oleszka. Pani prezydent, ja gratuluję oczywiście kolejnego zakupu i decyzji właśnie w tym kierunku. Ja tak, jak powiedzieli przedmówcy, idziemy w bardzo dobrym kierunku. Chcemy, żeby to miasto było rzeczywiście kojarzone z czystym miastem, czystym powietrzem i wydaje się, że taki zakup to jest tylko dowód tego, że chcemy i staramy się to robić skutecznie. Dziękuję bardzo. O głos poproszę przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Śpiewak-Dowbor. Szanowni Państwo, jako rani Koalicji Obywatelskiej z dumą i podziwem obserwujemy, jak pani prezydent wspólnie z wiceprezydentem Piotrem Borawskim w tej kadencji skutecznie podnoszą jakość komunikacji publicznej. Transport publiczny jest jednym z najważniejszych priorytetów tej kadencji. Myślę, że zarówno dla pani prezydent, jak i dla nas radnych miasta Gdańska dbamy o to, żeby w budżecie, który uchwalamy, odpowiednio duża część była środków przeznaczana właśnie na komunikację miejską. Dane, które od początku tej kadencji obserwujemy, mówią jednoznacznie, że ta jakość się polepsza. Komunikacja miejska w Gdańsku jest coraz bardziej bezawaryjna. Komunikacja miejska w Gdańsku jest coraz szybszym środkiem do przemieszczania się. Szereg linii, które są rozwijane, ilość tras, częstotliwość przejazdów, które są dopasowywane pod potrzeby mieszkańców, ponieważ pan prezydent Piotr Borawski monitoruje wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego, jak mieszkańcy korzystają z tej komunikacji i pod właśnie ich potrzeby jest ona dostosowywana. Te autobusy, które dzisiaj tutaj widzimy, będą służyły zapewne nie tylko mieszkańcom Gdańska, ale też w dużej mierze turystom. Bardzo się cieszymy jako rani Koalicji Obywatelskiej, że udało się ten zakup zrealizować i mamy nadzieję, że ten tabor, który również, jak patrzymy od początku tej kadencji, jest odnawiany, będzie jeszcze bardziej się rozwijał, jeśli chodzi o te zasoby. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O kilka informacji technicznych na temat naszych busików poprosimy pana Tomasza Terefenko, przedstawiciela firmy MMI, który jest dystrybutorem marki Karsan w Polsce. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Tak jak tutaj wspomniano, jestem przedstawicielem firmy MMI, czyli dystrybutora marki Karsan na rynek polski. Bardzo się cieszymy z dzisiejszej okazji, czyli oficjalnego, można powiedzieć, że wejścia miasta w Gdańsk w elektromobilność dzięki właśnie naszym tym trzem małym autobusom. Autobusy są małe, ale bardzo sprytne. Z ich sercem jest silnik BMW, również baterie oraz elektronika są zaciągnięte z pojazdu BMW. Ogólnie mimo swojego niedużego rozmiaru są bardzo sprytne. W środku poczujemy się jak w dużym autobusie. Jest szeroko, jest wysoko. Mamy przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych. Jest rampa dla kobiety z wózkiem dziecięcym. Naprawdę bardzo, bardzo wygodnie się użytkuje. Mamy też kabinę zamkniętą dla kierowcy, przez co on będzie bardzo czuł się bezpieczny w czasie codziennego użytkowania tego autobusu, ale też będzie czuł po prostu komfort pracy. On będzie miał zdecydowanie bardziej wyciszoną swoją przestrzeń. Autobusy dzięki temu, że są małe, myślę, że się świetnie sprawdzą na wąskich uliczkach, w ścisłym centrum, gdzie bardzo dobrze będą sobie radzić w ruchu miejskim. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy państwo mają jakieś pytania? Proszę bardzo. Momencik, teraz podamy mikrofon, dobrze? Nie słychać pana. Chciałem zapytać o te autobusy, które dotychczas jeździły na linii 195. No one ekologiczne raczej nie były. Pytanie, czy one zostaną całkowicie już teraz wycofane z ruchu? I drugie pytanie o linię 100. Ona przed tym, jak została zawieszona, nie cieszyła się zbytnią popularnością. Czy macie jakiś pomysł na to, żeby tę linię bardziej rozpromować? Rozpoczynając od pierwszego pytania, rzeczywiście te minibusy, które do tej pory jeździły na różnych liniach naszego miasta, nie były specjalnie ekologiczne i także przez ten zakup będziemy powoli odchodzić od tych pojazdów. Nie będzie to oczywiście taka decyzja, która zapadnie z dnia na dzień. Będzie to wiązać się z kolejnymi naszymi zakupami, o których będziemy też państwa informować. No w tej chwili, w momencie, kiedy zejdziemy z jednym busem ze 195, to pewnie ten autobus już nie będzie tak często wyjeżdżał na ulicę naszego miasta. Po kolejnych zakupach myślę, że w niedługim czasie odejdziemy od tych pojazdów. Natomiast co do samej linii 100, tak jak powiedziałem, chcieliśmy zaproponować taki przebieg, który dzisiaj wskazywałem, dużą częstotliwość i zapytać również mieszkańców, jakie są ich oczekiwania. Myślę, że dzięki dobrej częstotliwości nie będzie trzeba się zastanawiać, czy na ten autobus się wybrać, jeżeli ma się taką potrzebę komunikacyjną, tylko on bardzo często będzie jeździł i pewnie po roku czasu przeprowadzimy jakąś ewaluację dotyczącą tej trasy, jej częstotliwości, także pytając o opinię mieszkańców. Jeżeli nie będzie dużego zapotrzebowania na tę trasę, to się zastanowimy, co z tym zrobić, czy skierować te pojazdy na inne trasy, czy pozostawić albo coś zmienić na linii 100. Czekam również na to, żeby można było skorzystać z ulicy Ogarnej. W tej chwili nie mogliśmy tego zrobić z uwagi na remont. Myślę, że docelowo także autobusy będą jeździć ulicą Ogarną. Myślę, że dzięki temu także wszyscy, którzy na przykład do Pałacu Młodzieży chcą dotrzeć, będą mogli korzystać z linii 100. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja dziękuję bardzo. W tym momencie zapraszam na krótką przejażdżkę. Sprawdzimy sobie, jak funkcjonują nasze małe busy w mieście.